Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś porozmawiamy sobie o oliwkach do ciała. Mam tutaj oliwkę HIP oraz oliwkę Johnson & Johnson. Która z nich jest lepsza? Jak z ich składami? Po co w ogóle stosować takie oliwki? Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Na początku myślałam, żeby zrobić dla Was taki film, w którym porównam Wam dwie te standardowe, znane chyba wszystkim oliwki do ciała. Właśnie oliwkę HIP oraz oliwkę Johnson & Johnson. I słuchajcie, wybrałam się na zakupy do Rossmana, później do Superfarm, aż w końcu skończyłam w Auchan i znalazłam na dziale dziecięcym właśnie te dwie oliwki. I kiedy je zobaczyłam, popatrzyłam na ich składy, stwierdziłam w sumie, po co mam pokazywać Wam te standardowe oliwki, które chyba wszyscy dobrze znają i też doskonale wiedzą, jaka jest ich baza, a mianowicie ciekła parafina, skoro mogę pokazać Wam dwie oliwki, tych marek, które mają rewelacyjne składy i myślę, że przypadną Wam do gustu. No właśnie, oliwka oliwką, ale tak naprawdę my kojarzymy je jako produkty dla dzieci, ale myślę, że każda z nas w swojej pielęgnacji gdzieś tam kiedyś tę oliwkę miała albo regularnie z niej korzysta. Ja bardzo lubię stosować oliwkę po kąpieli, bo to jest świetny produkt nawilżający i natłuszczający dla naszej skóry. Ale, no właśnie, nie tak od razu po kąpieli, kiedy wyjdę i wytrę się ręcznikiem, tylko jeszcze na mokre ciało, wcieram sobie wszędzie tę oliwkę, czekam tak mniej więcej około 2 minut, a później delikatnie odsączam z ciała właśnie ręcznikiem tę oliwkę, żeby nie pozostała ta tłusta warstwa i żebym też oczywiście nie pobrudziła sobie ubrań. Czy to zarówno piżamki, czy też na przykład, kiedy rano szybko chcę się ubrać. To jest zdecydowanie fajne rozwiązanie, które może zastąpić nam balsam do ciała, kiedy nie chce nam się kremować, kiedy chcemy szybko wyjść spod prysznica, ale dodawanie kilku kropel takiej oliwki do takiej kąpieli, dłuższej kąpieli też sprawia, że woda jest nieco inna, a nam ta skóra podczas tej kąpieli też zbyt mocno się nie przesusza. Zwłaszcza jeśli tak jak ja lubicie takie gorące kąpiele. Oliwka to jest też bardzo dobra baza, jeśli chodzi o stworzenie takiego domowego peelingu, czy to na przykład peelingu do ciała, czy też peelingu do pięt, stóp, do naszych dłoni. Wystarczy dodać do niej cukier, kawę, różnego rodzaju na przykład zmielone skorupki orzecha, czy jakieś pestki. Naprawdę tych opcji jest bardzo dużo i taka oliwka będzie, tak jak wspomniałam wcześniej, stanowiła świetną bazę. Ale oczywiście oliwka to jest też dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o masowanie naszego ciała. Jeśli regularnie je masujecie, jeśli chcecie pozbyć się celulitu, jakichś dodatkowych kilogramów, albo też lubicie stosować bańkę chińską. Oczywiście zawsze do bańki oliwka jest najlepsza. No i właśnie, znalazłam te dwie oliwki, które dzisiaj sobie porównamy, co nam tutaj obiecują producenci, ale też jaka jest różnica w ich składach. Bo jeśli chodzi o opakowania, to jedna i druga ma 200 ml. Plastikowe, takie miękkie buteleczki, nie ma żadnego problemu z wydostaniem się tych oliwek z opakowania i obydwie są w formie płynnej. To nie są oliwki żelowe, bo takie też oczywiście są dostępne na naszym rynku. Ta jest nieco droższa, kosztuje około 15 zł. Tę możecie kupić za około 10 zł. One są ogólnodostępne, chociaż muszę Wam powiedzieć, nie wiem, jeśli chodzi o te wersje, które za chwilę Wam przedstawię składowo, czy też są wszędzie dostępne. Na pewno te standardowe oliwki na bazie ciekłej parafiny dostaniecie praktycznie wszędzie na dziale dziecięcym. Ale jeśli już mam Wam polecać fajne oliwki, to na pewno będą te dwie. Na samym początku w opisie producenta, tutaj na górze buteleczki, mamy taką informację, że oliwka zawiera czystą bawełnę. No nie, słuchajcie, to jest trochę ściema, ponieważ gdyby ta oliwka zawierała czystą bawełnę, to ten produkt wyglądałby zupełnie inaczej i chyba 99% z Was doskonale wie, jak wygląda czysta bawełna. Tutaj w składzie oczywiście mamy olejek z nasion bawełny, ale nie jest to czysta bawełna.
Oprócz tego mamy również informację, że jest to idealna oliwka do masażu niemowlaka, przeznaczona dla skóry noworodka, wszystko potwierdzone klinicznie. Tak, ze względu na skład, spokojnie możecie ją stosować u waszych dzieci, ale możecie je stosować również i wy. I co takiego znajdziemy tutaj w składzie? Na pierwszym miejscu mamy oczywiście olej słonecznikowy, który stanowi bazę tego produktu. Później mamy olej kokosowy, no i tutaj mamy olej z nasion bawełny, witaminę E oraz związki zapachowe i tyle. Jak widzicie, w składzie nie ma żadnych substancji kontrowersyjnych, nie ma mowy o parafinie. Mamy tutaj związki zapachowe, które są oczywiście dopuszczone do stosowania, żeby oliwka miała ładny zapach. I muszę wam powiedzieć, że zapach tej oliwki jest rzeczywiście bardzo ładny. Gdybym miała go porównać z oliwką HIP, to ten znacznie bardziej do mnie przemawia. Nie jest to intensywny zapach, jest delikatny, ale nie przypomina tego typowego zapachu oliwki. No dobrze, to teraz przejdźmy do drugiej oliwki, czyli właśnie tej oliwki HIP. I jeśli chodzi o informacje, które przekazuje nam producent, to oczywiście mamy tutaj napisane, nawet wyszczególnione, że jest ona stworzona, by zminimalizować ryzyko alergii, wolna od parafiny, parabenów, silikonów, substancji zapachowych alergizujących, olejków eterycznych, białek pszenicy, surowców pochodzenia zwierzęcego. I tak rzeczywiście jest. W składzie tej oliwki znajdziemy na pierwszym miejscu znowu bazowy olej słonecznikowy, a później mamy olej ze słodkich migdałów, witaminę E i związki zapachowe. I tyle. Także widzicie, w przypadku tej oliwki również skład jest rewelacyjny. O jedną substancję jest tutaj mniej niż w formule poprzedniej oliwki. Jest ona tak delikatnie żółta i pachnie bardzo charakterystycznie dla oliwek marki HIP. Jeśli znacie tę standardową wersję, to na pewno będziecie ją też kojarzyć z tą wersją, bo jest naprawdę podobna, jeśli chodzi o zapach. Też muszę powiedzieć, że tutaj w składzie fajnie, że producent podał taką informację, że jest to produkt wolny od tych substancji kontrowersyjnych. Natomiast oczywiście zmieniło się prawo i podejrzewam, że jest to oliwka, która jest jeszcze ze starej serii, a już niedługo takich informacji na kosmetykach nie znajdziecie. Co nie zmienia faktu, że skład tego produktu jest naprawdę wolny od substancji kontrowersyjnych i naprawdę bardzo ciekawy. No dobrze, możecie sobie powiedzieć: ok, Anita, ale po co kupować taką oliwkę, skoro możemy sobie zmieszać te wszystkie olejki i otrzymamy to samo. Macie rację, po części tak, ale żeby stworzyć taką oliwkę z tych substancji, które mamy tutaj wymienione w składzie, zapłacicie na pewno więcej, chociaż będziecie musieli się troszeczkę pobawić w mieszanie tych produktów, żeby uzyskać odpowiednią konsystencję i wątpię, żeby zapachy były tak przyjemne jak w przypadku tych dwóch oliwek. Czy oliwka to jest produkt wydajny, jeśli stosujecie codziennie? Na pewno nie. Natomiast jeśli stosujecie od czasu do czasu, dodajecie do kąpieli lub też stosujecie u waszych dzieci, to warto się zastanowić nad tym, czy jednak nie jest lepiej zainwestować w oliwkę Johnson & Johnson albo oliwkę HIP, które mają tak fajne, naturalne składy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy stosujecie oliwki. Jeśli tak, to jakie są wasze propozycje do ich zastosowania? Być może ja w tym dzisiejszym filmie nie wspomniałam o czymś, o jakimś sposobie, w którym wy wykorzystujecie oliwkę. Dajcie też koniecznie znać, czy któraś z tych oliwek przypadła wam do gustu, co myślicie na ich temat, czy wolicie te standardowe oliwki, a może już korzystacie z tych moich propozycji, z tych oliwek, które wam dzisiaj pokazałam. A może oliwka to nie jest ten kosmetyk, który lubicie do pielęgnacji ciała i macie ochotę obejrzeć tutaj na moim kanale jakieś inne propozycje do pielęgnacji ciała, może jakieś balsamy, lotiony? Piszcie w komentarzach, a ja tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa! Chance.